Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej imienia generała Antoniego Hedy, pseudonim Szaryf Kowali, wziął udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem Czy internet jest dla dzieci? Patronat nad konkursem objął wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz. Nie ulega wątpliwości, że warto i należy edukować dzieci co do bezpieczeństwa w internecie. W jaki sposób robi się to w szkole w Kowali? No u nas w szkole i w przedszkolu w Kowali zajęcia dotyczące zalet i zagrożeń dotyczących skorzystania z internetu odbywają się cyklicznie. W zeszłym roku na przykład takie zajęcia były pod nazwą Bezpieczny internet. W tym roku szkolnym zajęcia poprzedzające właśnie wystawę plastyczną, czy internet jest dla dzieci. W jaki sposób edukujecie dzieci? Prowadzone są zajęcia, są to pogadanki. Dzieci również oglądają różne filmy, kreskówki i w ten sposób właśnie zapoznają się. Uczymy również poprzez zabawę, poprzez piosenki, wierszyki. Na zakończenie konkursu w Szkole Podstawowej w Kowali odbyła się wystawa prac plastycznych przedszkolaków. Nasz oddział przedszkolny w naszej szkole wziął udział w konkursie Czy internet jest dla dzieci? Konkurs był konkursem plastycznym. Dzieci samodzielnie bądź grupowo, ewentualnie wspólnie z rodzicami wykonywali prace plastyczne, no, odpowiadając pracą plastyczną na zadane pytanie, czy internet jest dla dzieci. Organizatorem konkursu było przedszkole samorządowe numer 19 Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach. Natomiast pani Agnieszka Wysocka zajmowała się całą organizacją konkursu, który jeszcze dodatkowo był objęty patronatem Urzędu Marszałkowskiego. O słuszności konkursu mówił podczas jego zakończenia wójt gminy Sitków-Kanowiny Stanisław Barycki. Panie wójcie, chyba trudno sobie wyobrazić nam, żeby w dzisiejszych czasach internetu nie było. Internet to kopalnia wiedzy, ale też wiele niebezpieczeństw, szczególnie dla dzieci. Warto je edukować. Jak bezpiecznie korzystać z tego internetu? Widzimy pracę grupy tak zwanej przedszkolnej, jak oni sobie wyobrażają korzystanie z internetu i muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że jest to bardzo duża wiedza, że wiedzą do czego służy internet, jak się nim posługiwać i co tam można zobaczyć w internecie. Oczywiście internet ma swoje plusy i minusy. Jest również i zagrożeniem, nie tylko pogłębieniem wiedzy, ale i zagrożeniem. O tym musimy mówić na każdym kroku, właśnie w szkole, bo to jest miejsce, gdzie trzeba pokazać, jak korzystać, jak reagować, żeby dziecko się nie dało namówić na jakieś spotkania z osobą nieznaną. Jak podkreślała organizatorka wojewódzkiego konkursu Agnieszka Wysocka, konkurs miał na celu uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania z internetu, propagowanie sztuki plastycznej oraz rozwijanie twórczego myślenia. Ideą naszego przeglądu jest fakt propagowania oczywiście jak najlepszych stron internetu, a przede wszystkim propagowania szerokopasmowej sieci internetu, która obecnie powstaje nie tylko w mieście Kielce, ale na terenie całego województwa. Ideą tego przeglądu jest właśnie to, żeby ludzie wiedzieli, że dostęp do internetu może mieć każdy, zarówno mały człowiek, jak i ten w średnim wieku. I jak ja to żartobliwie nazywam, ten średni z VAT-em 23%. Chodzi nam o to, żeby każdy człowiek miał dostęp do bardzo taniego, do szybkiego internetu, a maluchy już od najmłodszych lat poznały nie tylko zalety, ale i wady internetu, żeby miały cały czas świadomość, że można z niego korzystać, ale najlepiej pod nadzorem dorosłych, żeby wiedziały, poznawały te dobre strony i złe strony internetu. Dlatego też w cały przegląd zostali zaangażowani rodzice dzieci, żeby po prostu czuli, że są cały czas z pociechami, żeby przekazywali im swoje cenne uwagi. Podczas uroczystego zakończenia konkursu odbyły się występy artystyczne dzieci, a zaproszeni goście przycięli wstęgę, otwierając tym samym galerię prac. Za udział w konkursie Czy internet jest dla dzieci? Maluchy dostały od organizatorów wspaniałe nagrody.